Mieszkam w Nowej Hucie 50 lat. Jest to okrągła rocznica i dla mnie bardzo ważna, także związana z moimi rodzicami, którzy przyjechali do Krakowa i tutaj się poznali. Wcześniej ojciec mój był w Narodowych Siłach Zbrojnych, wrócił z Niemiec i tutaj dostał nakaz pracy. Pracował na kombinacie, tutaj robił dużo zdjęć, zapisał się do klubu fotograficznego na osiedlu Młodości. Samych negatywów biało-czarnych jest około 4000, natomiast wykonywał także zdjęcia kolorowe. Są z nami absolwenci, którzy pamiętają baraki na Pleszowie, adaptowane na cele lekcyjne i internat. Są też nauczyciele, którzy tam pracowali. Szkoła odpowiadała na zapotrzebowanie przedsiębiorstw i obok podstawowych zawodów budowlanych, takich jak murarz, cieśla, betoniarz, zbrojarz, malarz, kształcono monterów instalacji sanitarnych, monterów konstrukcji stalowych, ślusarzy, spawaczy, elektromechaników. No wy jesteście pierwszymi uczniami w osławionym Pleszowie, popularnie zwanym Meksykiem. Internat był fajny, w barakach po 6, po 8 osób my mieszkali, było super. Stołówka była przede wszystkim dobra, a Meksyk jak Meksyk, z czym się łączyło, no 7 tysięcy ludzi tam mieszkało, chłopstwa, sami mężczyźni. Wychowawców Wiedźmie Wspaniałych, profesorów, nauczycieli, jak magister Karcz był, Borowski, Zieliński Andrzej. Jeszcze mieszkam tu przez ścianę, jak to mówią, na tym samym osiedlu kościuszkowskim. Także tą szkołę bez przerwy wspominam i widzę z okna. Przez 50 lat szkoła kształciła młodzież w różnych zawodach, przede wszystkim związanych z budownictwem. Z biegiem czasu, ponieważ zmieniał się rynek pracy, szkoła rozpoczęła nabór do klas handlowych, sprzedawców, a w ostatnich latach także poszerzyliśmy ofertę edukacyjną dla młodzieży, która chce kształcić się w kierunku hotelarstwa. Ja tutaj stałem, tam przy rogu i wtedy pana żonę zobaczyłem. Policzyłem sobie, które to jest piętro, obliczyłem, które to może być mieszkanie, wjechałem windą i znalazłem się tutaj przed drzwiami waszymi. Ja powiedziałem, czy możemy wejść do środka, bo nie chciałem na korytarzu rozmawiać. I powiedziałem, o co mi chodzi. Najważniejsze to było to okno od tej. I arka. Tak. Tu, wie pan, to było idealne miejsce. Tutaj, panie Stanisławie, jak pan pamięta, to ja tu spałem. Tutaj? Tu. Aha, no. Wtedy to państwo mnie przygarnęli, bo tak było nagazowane i takie walki były, że musiałem spać. Jedyne, co pamiętam, że robiłem z balkonu tutaj zza węgła. Jak stamtąd szło wszystko od huty, to tylko się odważyłem tutaj wyjść, gdzie byłem przez ścianę zasłaniony. Takie rzeczy jak tego pobicie takiego zomowca, to, a żona zawsze koło mnie stała.
Oni pierwsza rzecz kazali ręce sobie pokazywać z omowcy. Ja nie wiedziałem najpierw, o co to chodzi. Dopiero pana żona mi powiedziała, że... Czyli ma brudne. Tak, bo jak miał brudne, znaczy rzucał kamieniami, znaczy jest nasz. No oczywiście. Takie rzeczy, tak samo jak wie pan co, to się zaciera pamięć, ale to, że każda polewaczka, później już, bo na początku to na białe, wszystkie lały tą samą przezroczystą wodę, a później się wzięli na sposób i każda polewaczka innym kolorem wody lała. Przecież ile razy żona mi, wie pan, szykowała szklankę z octem. Ja ją prosiłem, bo wiedziałem to już od kolegów swoich z wcześniejszych demonstracji, że właśnie wąchanie octu powodowało to, że ten gaz jakby troszeczkę mniej działał. To znaczy człowiek widział cokolwiek, co robi przez tą kamerę w wizjerze, a nie zauzawione oczy przecież. Smarowali się octem. Też. Wychodzili na zewnątrz, który wiedział, to nacierali się octem.